znana klockowa firma wydała Lego Sonika. No i oczywistym jest, że zaraz za tym pojawili się naśladowcy. I pewnie teraz myślicie, że ja powiem, że no mamy naśladowców, ale nie, to Lego jest tutaj naśladowcą. Siemano, klockowe świry! Witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Oczywiście, no nie do końca, bo zgaduję, że Chińczyki licencji tutaj na te figurki za bardzo nie posiadają. Jednakże chodzi mi o samą kolejność. To znaczy, że najpierw, bo ja od dawna już widziałem Sonika właśnie w podróbkowych, AliExpressonach, Shopee i tak dalej, ale go dopiero całkiem niedawno wydało taki zestaw. Niestety nie wyślę wam teraz odnośnika do mojego filmu, bo go nie mam, ale Brodaty Geek chociażby taką recenzję rzucał i do niego was teraz odsyłam. Moi drodzy, zupełnie przez przypadek zamówiłem sobie dwóch tych podstawowych Soników. Jak można przez przypadek zamówić dwóch podstawowych Soników, zapytacie? Ano miałem całkiem sporo w koszyku innych klocków i jakby zrobiłem z jednego sklepu zamówienie, tylko nie pamiętam teraz, który miał być finalnie. No i stwierdziłem, że ten, co miałem poprzednio w koszyku, jest słabszy, więc go nie biorę. Moi drodzy, no i finalnie gdzieś tam jednak przemknął i jednak jest. Co mnie zdziwiło, spójrzcie, mamy nadruki firm już na folijkach. Cały czas nie mamy instrukcji budowania, chociaż oczywiście jest, że przy figurkach tego mieć nie trzeba. Ja pozwólcie, będę dżentelmenem, albo tutaj panowie Soniki będą dżentelmenami i pozwolą mi rozpocząć od niewiasty, od kobiety, którą tutaj sobie oczywiście też kupiłem. Wszystkie te figurki kosztowały dosłownie jakieś grosze, typu 3 złote 10 groszy za każdą. Chciałem przetestować oczywistym ich jakość, jak to wygląda. Generalnie raczej Shopee nie zawodzi tutaj pod żadnym kątem. Oczywiście różnie bywa, czasem kupowaliśmy figurki za kilka dosłownie groszy i one były padaką, bo padaką być miały. No i były. No tutaj już no właśnie widzicie, to się rozpada w łapach niestety i to bardzo łatwo odpada. Więc już mogę powiedzieć, że spodziewam się klasyki Shopee, tudzież klasyki właśnie AliExpress. Czytaj, między słowami, ładnie to w miarę wygląda, zdecydowanie gorzej, jeżeli chodzi o samą ruchliwość danych postaci, czy samo działanie elementów. No i tu już widzę, że będzie dokładnie identycznie. A, bardzo po prostu mi te, widzicie, nogi non stop wypadają, wybaczcie, ja muszę je tu rozłączyć i dopiero tutaj sobie te figurki porobić i dopiero je złączymy, bo inaczej nie ma tutaj, moi drodzy, opcji. No i pierwsza figurka jest już złożona. Okej. Wygląda to tak. Oczywiście zaraz nim się przyjrzymy. No czekajcie, ja muszę postawić, bo inaczej to za dużo tutaj nie uzyskam. W sensie będzie mi się non stop rozpadała. A teraz czekajcie. Soniki. Mówię, są dwa, jeden chciałem, drugi nie. Ciekawe, czy się w ogóle teraz kapnę, którego chciałem, którego nie. Mamy tutaj Sonika w wersji takiej. I ja już widzę tutaj jedną przeogromną wadę, którą pewnie też już widzicie, ale zaraz na zbliżeniu ją sobie obejrzymy. Tutaj pamiętać trzeba, że mamy te krążki, które tak samo jak w Lego nie są kółkami ratunkowymi, a po prostu są tymi, wiecie, punkcikami. Przy czym, no wygląda to trochę słabo, bo przecież te punkciki to tak lewitowały. Zdecydowanie bardziej mi się chciałoby, był tu jakiś jeden przezroczysty klocek i na przykład by to tak lewitowało. A teraz to on co najwyżej może mieć to w łapie i to tak po prostu średnio wygląda, bo przecież oni ich tam w łapie nie mieli. No i został mi trzeci, ostatni. Co ciekawe, Soniki pochodziły z dwóch różnych sklepów, w sensie te. Mimo wszystko są tej samej firmy, ale może odświadczyć z innych sklepów, bo jak widzicie, tu jest naklejka, tamtej naklejki nie było. No nie spodziewałem się tutaj czegoś, wiecie, innowacyjnego, tym bardziej, że firma ta sama. Przy czym spójrzcie, tu ten tułów był oddzielnie od tamtego, pomimo tego, że wiecie, no chodzi mi o to inaczej. Tu jest ta sama firma. Ta sama firma jest producentem tych klocków. Inna firma natomiast mi wysyłała i nie wiem, czemu w innej firmie było to zupełnie rozłączone. Ja już się chyba domyślam, jak to wyglądało, jak to było, ale już wam zaraz opowiem. Mówię, że się domyślam bardziej po detalach. Przy czym póki co wygląda, że no, ta figurka, którą finalnie chciałem, jest chyba gorsza, chociaż nie do końca. Kurczę, to ta łapa, dobra, wlazło to jakoś. No i tak samo punkcik mamy tutaj. Punkcik mamy. Kurczę, łeb nie chce do końca wyjść. Łazie. Serio, używam całej siły, widzicie odciski już. Używam całej siły. No ajajaj, moi drodzy. Można by rzec, że no trochę ajajaj, ale po kolei.
Mówię ajajaj, ponieważ w sumie teoretycznie te figurki razem mogłyby mieć wszystko. Co, tak jak mówiłem, mnie tutaj boli na starcie, to odcienie już przy tej babeczce. Widzicie, no wydaje mi się, nie jestem magistrem Sonika, ale wydaje mi się, że te rączki tutaj w tym kolorze powinny być w kolorze tej buźki. Albo inaczej, ta buźka w kolorze tych rączek. Tymczasem po prostu ten kolor rączek wygląda faktycznie jak rękawy, a zgaduję, że to jest goła ręka. Niestety w postaci tej damskiej mamy przede wszystkim duży problem, mianowicie tu nam bardzo łatwo odchodzi. Jak widzieliście już przy budowaniu, praktycznie uniemożliwia to jakąkolwiek sensowną, no właśnie, zabawę, szczególnie na plejcie, bo poruszając tą figurką zaraz, albo ona nam wypada, bo musimy jakoś dziwnie dociskać, żeby się nie rozpadła w locie. No niestety, kolejny przykład taki, że ładnie to wygląda, bo spójrzcie, nad ruką oczywiście nie można odmówić najwyższej ligi. Kolory mogłyby być ciut bardziej intensywne. Oczywiście tutaj gdzieś się na stopach trochę to powylewało, to też widać, farba, trochę jest to krzywo. No i jest to widoczne, ale mimo wszystko jest naprawdę dobrze. Nie zapominajmy, że mamy tu nadruki dookoła nóg, plus sukienkę, plus tutaj ten torsik. Głowa to już faktycznie dobry nadruk. To tutaj na głowie ten kogut, można tak powiedzieć, fryzurka, i jest twarda, wszystko się dotrzyma i głowa bez dwóch zdań jest najlepszym z tych elementów. Natomiast bardzo boli mnie te różne odcienie. Natomiast Soniki, tutaj przyjrzyjcie się, również są dwa inne i ja już wiem. Pierwszego chciałem tego i one są faktycznie z jednej firmy chyba jednak. Poznaję to po rękach, gdzie tu mamy nadruk, a w tym drugim Soniku nie mamy nadruku. Jednakże ten drugi Sonic chyba po prostu wygląda lepiej przez to, że faktycznie tutaj kolor tej buzi jest dostosowany z kolorem tych rąk i z kolorem tułowia. Faktycznie nadrukowo znacznie lepszy jest ten. W ogóle spójrzcie, tutaj dużo dłuższe te kolce. Faktycznie wygląda on znacznie lepiej, chociaż plecy nie zadrukowane, a ten tu się przyjrzyjcie, jeszcze kolce na tych plecach się pojawiają. Natomiast też przede wszystkim duża wada, ten jest spoko bawialny. Nie rozumiem tego, czemu wszystkie trzy są z jednego producenta, a ten jest w miarę spoko bawialny, a tamten nie. Tutaj te nóżki chodzą minimalnie zbyt lekko, rączki chodzą praktycznie normalnie, głowa, no tutaj niestety widzieliście, nie chodzi prawie w ogóle. Musiałem włożyć przeogromną siłę, by w ogóle to wmontować i odciski mam i boli mnie to, a teraz ta głowa praktycznie się nie ruszy. Nie no, w całą siłę wkładam, ale serio, boję się, że połamę te, kurczę, tutaj z tyłu nawet elementy, chociaż są w miarę solidne, mimo wszystko. Więc ten wygląda lepiej, ale tutaj ta zabawowość, no lepiej oczywiście w przypadku dziewczynki, bo nie mamy tej sukienki, ale no nie, no w sumie nie jest źle. Poza tym gęba faktycznie wygląda lepiej, wygląda bardziej sonikowo, jednakże chyba będę fanem dopasowania kolorów niż takiego miszmaszu kolorystycznego, pomimo lepszego wyglądu tutaj tego Sonika. No i tak. No i tak to, moi drodzy, wygląda z tymi Sonikami. Jeżeli więc nie chcecie mieć... Więc jeżeli nie chcecie wydawać kupy hajsu na tego Sonika z Lego, a chcecie mieć Sonika tylko i wyłącznie po to, by go postawić na półkę i by tam stał i ją przyozdabiał, no to moim zdaniem można się na te figurki skusić. Chyba jednak na tą kolorystykę, to już zależy tylko i wyłącznie od was. Tu po prostu z daleka kłóci mi się ta kolorystyka gęby z ręką, po prostu. Jeżeli jednak chcecie mieć Sonika, by nim się porządnie pobawić, naprawdę pobiegać, poruszać nim i tak dalej, no to jednak doradzam Sonika tutaj z Lego, czyli po prostu chińska klasyka. Ładnie wygląda na półce, piękne nadruki częstokroć, cena fenomenalna w stosunku do Lego. Niestety jakość, no już tutaj nie. Jakość też mam nadzieję, że zabawiłem was tym odcinkiem i też będę zabawiał was kolejnymi, także zostawcie subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie, i do zobaczenia wkrótce oczywiście w kolejnych odcinkach. Bye!